Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Radosław Rygielski. Witam Was w kolejnym piątku tradera. Dzisiaj szybka aktualizacja Bitcoina, tego co się na nim dzieje i też wspomnę o jednym altcoinie, którego obserwuję przed tutaj jakimś możliwym ruchem, tak więc to jest też w fazie obserwacji. Ok, kochani, pamiętajcie proszę, żadna z informacji w tym nagraniu nie jest to rekomendacja inwestycyjna. Jest to moja prywatna opinia. Zarządzajcie odpowiednio ryzykiem, bo ono zawsze jest po Waszej stronie, to Wy, to ja decydujemy. To Ty decydujesz, jakie ryzyko na rynku ponosisz, zmniejszając, zwiększając wartość transakcji, czy też oczywiście dywersyfikując swój kapitał. Ok, ostatnia analiza, którą często aktualizowałem, była ta analiza z 30 kwietnia. Jej aktualizacje były już w maju kilkukrotne, gdzie tutaj oczekiwaliśmy ruchu wzrostowego. Na początku ten wzrost jak najbardziej się odbył tutaj do poziomu, który określałem jako pierwszy możliwy do osiągnięcia. Następnie znów oczekiwałem tego, że tutaj z tej strefy cena odreaguje ruchem wzrostowym. Jak widzicie, cena zeszła poniżej, tutaj stop loss agresywny został wybity i teraz spójrzcie, że cena wróciła aż do 45 tysięcy dolarów. Stop loss bezpieczny nie jest wybity, ale scenariusz agresywny jak najbardziej. I w tym momencie to, co dzieje się na Bitcoinie, przypomina mi sytuację, którą już wielokrotnie widziałem, czyli spójrzmy proszę, że po konsolidacji cena zeszła poniżej tej właśnie konsolidacji, gdzie tutaj ta strefa pomiędzy 53 a 59 może być tutaj ważną strefą dla samego Bitcoina, którą będzie musiał przebić przed jakimś dalszym ruchem. Więc tutaj ta sytuacja na Bitcoinie dla mnie w tym momencie nie jest jakaś bardzo pozytywna, ponieważ jeżeli tutaj będzie jakikolwiek pullback, czyli jeszcze cena spadnie i dopiero będzie jakieś odreagowanie, nie będę tym zaskoczony, ale przed Bitcoinem jest istotny poziom. Tutaj właśnie to, co mówiłem wcześniej, 51 tysięcy, 52, tak, tutaj aż do 60 tysięcy dolarów. Cała ta strefa jest poziomem, który teraz stał się strefą spadkową. Tutaj ta strefa koloru czerwonego, tak, więc tutaj pierwsze te poziomy, taki profit zostały osiągnięte, drugi prawie, że no drugi nie został osiągnięty i cena zeszła poniżej, wybijając nasz tutaj scenariusz agresywny, więc w tym momencie na Bitcoinie troszeczkę się sytuacja zmieniła, jak możecie zauważyć, i ja osobiście w tym momencie, jeżeli tutaj będą jakiekolwiek pullbacki w kierunku ostatnich dołków, tak, które zresztą oznaczyłem, to z tej tutaj strefy możliwe, że będę szukał pozycji pro wzrostowych, ale bardzo uważnie, nie liczyłbym teraz na to, że cena znów podbije na przykład, nie wiem, do 80 tysięcy dolarów w ciągu 2-3 dni, dlatego że tutaj powstała duża strefa podażowa, więc ja w tym momencie jestem bardzo ostrożny, dzielę się tymi informacjami z Wami. Tutaj w tym szyku spadkowym też oczywiście było to spowodowane dodatkowo informacją od Muska, który pięknie tutaj rynkiem manipuluje. Na początku mówi, że akceptuje Bitcoina, potem, że nie akceptuje Bitcoina i spójrzcie też na to, jak takie osoby potrafią rynkami manipulować, gdzie tutaj, jak widzicie, no, sami mogą tutaj też tą cenę zmieniać, jeżeli mają duże grono odbiorców, ale też pamiętajcie, rynki nie zależą tylko właśnie od takich manipulatorów, tylko od tego, co robi największy kapitał. Ale oczywiście takie sytuacje będą się zdarzać, lecz nie jakoś często, a gdy się wydarzają, warto sprawdzić, co zrobił wcześniej duży kapitał. To już było widać, że są jakieś transakcje, jeżeli chodzi o pozycje prowzrostowe, a nagle wszyscy tutaj zaczęli się dalej wyprzedawać, cena spadła. No i w tym momencie jest scenariusz, o którym mówiłem. Bardzo ważna strefa jest przed nami na Bitcoinie. Ja osobiście jestem tutaj bardzo ostrożny. Jeżeli tutaj będzie jakikolwiek pullback do tych ostatnich dołków, 46, 48 tysięcy, tutaj będę szukał pozycji prowzrostowych na odbicie się kursu, ale tutaj w tym momencie nie jestem tak pozytywnie nastawiony, na przykład tutaj na poziomie 70-80 tysięcy, a zresztą będę wszystko aktualizował, żebyście wiedzieli, co się na rynku dzieje. Więc jak to wygląda z mojej strony w tym momencie? Nie jest tutaj nic konkretnego na dobrą sprawę, dlatego że są takie momenty, że trzeba po prostu poczekać, aby przewagi były widoczne. Okej, też często rozmawialiśmy w komentarzach, zresztą też Was tutaj pytałem w komentarzach kilkukrotnie o altcoiny i w tym momencie zaczynam przyglądać się altcoinom. Coinowi DENT do USDT, czyli do Tethera, bo tutaj mamy piękny ruch spadkowy, trend spadkowy, ale od dołu już wcześniej pojawiały się wartości transakcji pro wzrostowych, dosyć duże. I teraz czekam na wybicie tutaj tej górnej tendencji i będę Was tutaj też w miarę
na bieżąco informował, jak zdecyduje tutaj, że na walucie DENT jest już odpowiednie miejsce na to, że tutaj sam ja będę zajmował pozycję. Bo teraz cena to jeszcze może zejść niżej, tak, bo nie wybiliśmy tutaj tej tendencji, którą właśnie widzicie, koloru czarnego. Tutaj jeżeli cena jeszcze zejdzie z powrotem tej strefy, to nie będzie dla mnie to nic dziwnego, więc ja osobiście jeszcze czekam. Dopiero po wybiciu górnej tendencji będzie tutaj dla mnie jakiś to ważny sygnał. Więc w tym momencie na Bitcoinie przy powrocie, tutaj szukam pozycji prowzrostowych, na DENCie czekam, tak, Bitcoin nie jest precyzyjnie oznaczony, dlatego że teraz też nic na nim konkretnego na dolną sprawę nie widać. Więc taka aktualizacja ogólna, ale też chcę, żebyście wiedzieli, jak to wygląda, że czasem są idealne momenty do handlu, czasem warto po prostu poczekać, bądź też obserwować, tak jak robimy to w tym momencie. Miłego w takim razie, kochani, weekendu. W Polsce już jest 18:30, u mnie jest dopiero 11, ale już w przyszłym tygodniu wracamy całą ekipą z Filem, z Kamilem, z Danielem już do Polski, więc będzie się działo jeszcze więcej. Do usłyszenia, kochani, życzę Wam udanego weekendu. Cześć!